Rudnik, miasto znane z silnego ducha wspólnoty, stanęło w obliczu kryzysu. To małe, ale zżyte miasto, gdzie każdy zna każdego, musiało zmierzyć się z jednym z największych wyzwań w swojej historii. Obfite opady deszczu spowodowały wylanie pobliskiej rzeki, co doprowadziło do rozległych powodzi. Woda wdzierała się do domów, zalewając ulice i niszcząc wszystko na swojej drodze. Domy zostały uszkodzone, firmy ucierpiały, a miejska elektrownia została przeciążona. Wiele rodzin straciło dorobek całego życia, a przedsiębiorstwa stanęły w obliczu bankructwa. Prudnik pogrążył się w ciemności, a wielu mieszkańców zostało bez prądu. Nocą miasto wyglądało jak opuszczone, z jedynie migającymi światłami latarek w oknach. Woda opadła, ale skutki powodzi były wyraźne. Ulice były pokryte błotem, a wszędzie leżały porozrzucane szczątki. Brak prądu był szczególnie dotkliwy, zakłócając codzienne życie i komunikację. Ludzie musieli radzić sobie bez podstawowych udogodnień, takich jak światło czy ciepła woda. W obliczu przeciwności losu mieszkańcy Prudnika wykazali się niezwykłą odpornością, jednocząc się, aby wspierać się nawzajem. Sąsiedzi pomagali sobie nawzajem, odbudowując domy i przywracając normalność. To pokazuje, że nawet w najtrudniejszych chwilach duch wspólnoty w Prudniku pozostaje niezłomny. Woda powodziowa uszkodziła główną elektrownię, odcinając dopływ prądu do większości Prudnika. Mieszkańcy zostali bez światła, lodówek i możliwości ładowania telefonów. Brak prądu utrudniał informowanie się o sytuacji i kontaktowanie się z bliskimi. Awaria stworzyła poważne utrudnienia, szczególnie dla osób korzystających z aparatury medycznej lub innych niezbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Sytuacja uwypukliła znaczenie niezawodnej infrastruktury energetycznej i wpływu klęsk żywiołowych na podstawowe usługi. Skutki powodzi wykraczały poza bezpośrednie szkody. Wielu mieszkańców zostało wysiedlonych ze swoich domów, szukając schronienia u przyjaciół, rodziny lub w tymczasowych kwaterach. Zamknięcie firm z powodu zniszczeń spowodowanych przez wodę i przerwy w dostawie prądu spowodowały utratę dochodów i niepewność co do przyszłości. Społeczność zjednoczyła się, aby zapewnić wsparcie. Wolontariusze niestrudzenie pracowali, aby rozdawać żywność, wodę i odzież potrzebującym. Sąsiedzi pomagali sąsiadom, oferując pomoc i pocieszenie w tym trudnym czasie. Dostrzegając pilną potrzebę komunikacji, władze Prudnika podjęły szybkie działania. Uruchomiły wyznaczone punkty ładowania w całym mieście, zapewniając mieszkańcom łączność ze światem zewnętrznym. Te punkty, zasilane generatorami, dawały promyk nadziei w obliczu kryzysu. Punkty ładowania stały się czymś więcej niż tylko miejscami do ładowania urządzeń. Przekształciły się w centra informacji i kontaktów, w których mieszkańcy mogli się gromadzić, wymieniać aktualności i znajdować wsparcie w swojej społeczności. Sekcja 5. Pomocna dłoń na stacji. W punktach ładowania pracowali oddani wolontariusze, którzy niestrudzenie pomagali swoim sąsiadom. Wolontariusze udzielali wskazówek dotyczących korzystania ze sprzętu do ładowania, dbając o to, aby każdy miał dostęp do prądu. Oferowali przyjazne oblicze i słuchające ucho, zapewniając komfort i poczucie bezpieczeństwa w stresującym czasie. Współczucie i poświęcenie wolontariuszy odegrały kluczową rolę w utrzymaniu poczucia wspólnoty i nadziei w tych trudnych okolicznościach. Ich wysiłki były przykładem prawdziwego ducha pomocy innym w potrzebie. Sekcja 6. Coś więcej niż tylko ładowanie. Rozumiejąc szersze potrzeby społeczności, punkty ładowania rozszerzyły swoje usługi o zaspokajanie innych potrzeb niż tylko energia elektryczna. Te stacje stały się miejscami, gdzie ludzie mogą znaleźć różnorodne wsparcie, które wykracza poza zwykłe ładowanie urządzeń. Uznając, że wielu mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody pitnej i możliwości gotowania, punkty te oferowały również wrzątek do picia i przygotowywania posiłków. To proste, ale niezwykle ważne udogodnienie pozwalało ludziom na przygotowanie ciepłych napojów i posiłków, co było szczególnie istotne w trudnych warunkach. Ten przemyślany gest zapewnił bardzo potrzebną pomoc i komfort osobom dotkniętym powodzią. Woda była dostarczana w sposób bezpieczny i higieniczny, co miało ogromne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu społeczności. Był to dowód na głębokie zrozumienie wyzwań, przed którymi stanęła społeczność, oraz zaangażowanie w zapewnienie wszechstronnego wsparcia.
Wolontariusze i pracownicy stacji ładowania pracowali niestrudzenie, aby dostarczyć nie tylko energię, ale także nadzieję i poczucie wspólnoty. To pokazuje, jak technologia i empatia mogą współdziałać, aby przynieść realne zmiany w życiu ludzi. Sekcja 7. Efekt domino. Wspólna walka Prudnika. Wiadomość o powodzi w Prudniku szybko się rozeszła, docierając do sąsiednich miejscowości. Mieszkańcy okolicznych gmin i miast solidaryzowali się z losem Prudnika, rozumiejąc niszczycielską siłę takiej klęski żywiołowej. Z całego regionu napłynęły oferty pomocy. Do Prudnika dotarły dary w postaci wody butelkowanej, żywności o długim terminie przydatności do spożycia, odzieży i innych artykułów pierwszej potrzeby, co świadczy o sile ludzkiego współczucia i solidarności w czasach kryzysu. Sekcja 8. Triumf ludzkiego ducha. Pomimo stojących przed nimi wyzwań, mieszkańcy Prudnika wykazali się niezwykłą odpornością i duchem wspólnoty. Sąsiedzi pomagali sąsiadom, dzieląc się zasobami, oferując wsparcie i wspólnie pokonując przeszkody na swojej drodze. Powódź wydobyła z ludzi to, co najlepsze, przypominając wszystkim o znaczeniu jedności, współczucia i niezłomnego ducha, który drzemie w każdym z nas. Sekcja 9. Odbudowa Prudnika. Wspólny wysiłek. W miarę jak woda opadała, rozpoczynało się długie i żmudne zadanie odbudowy Prudnika. Władze lokalne, wspierane przez pomoc regionalną i krajową, oszacowały straty i opracowały plany odbudowy. Nacisk przesunął się z natychmiastowej pomocy na długoterminową odbudowę. Proces odbudowy obejmował naprawę zniszczonej infrastruktury, przywrócenie podstawowych usług i udzielenie pomocy potrzebującym mieszkańcom. Był to wspólny wysiłek, w który zaangażowały się osoby prywatne, organizacje społeczne i agencje rządowe, aby stworzyć lepszą przyszłość dla Prudnika. Sekcja 10. Nadzieja na horyzoncie. Naprawa elektrowni. Trwały prace nad naprawą uszkodzonej elektrowni. Inżynierowie i technicy niestrudzenie pracowali, aby ocenić rozmiar szkód i przywrócić jej funkcjonalność. Mieszkańcy z niecierpliwością czekali na dzień, w którym energia elektryczna zostanie w pełni przywrócona, co będzie symbolizowało powrót do normalności. Przywrócenie zasilania było kluczowym krokiem w odbudowie Prudnika, oznaczającym postęp i nadzieję na przyszłość. Było symbolem odporności i determinacji społeczności w pokonywaniu przeciwności losu. Sekcja 11. Silny Prudnik. Dowód odporności. Prudnik, a town with a rich history and vibrant community, faced one of its greatest challenges in recent memory. Powódź w Prudniku była wyraźnym przypomnieniem o sile natury i znaczeniu gotowości na wypadek katastrofy. Woda zalała ulice, niszcząc domy, sklepy i infrastrukturę, pozostawiając mieszkańców w szoku i niepewności. Jednak pokazała ona również niezwykłą siłę i odporność ludzkiego ducha. Ludzie natychmiast zjednoczyli się, aby pomóc sobie nawzajem, organizując akcje ratunkowe i dostarczając niezbędne zaopatrzenie. Dzięki jedności, współczuciu i niezachwianej determinacji mieszkańcy Prudnika udowodnili, że potrafią pokonać nawet najtrudniejsze wyzwania. Wspólne wysiłki w odbudowie miasta były dowodem na to, że razem można osiągnąć wszystko. Historia Prudnika jest świadectwem trwałej siły społeczności, znaczenia pomagania innym i niezachwianej wiary w lepsze jutro. Odbudowane ulice i ponownie otwarte biznesy są dowodem na to, że miasto nie tylko przetrwało, ale i rozkwitło. Jest dla nas wszystkich inspiracją, przypominając nam, że nawet w najciemniejszych chwilach nadzieja, odporność i ludzki duch mogą zwyciężyć. To opowieść o odwadze, determinacji i niezłomnej wierze w lepsze jutro, która będzie inspirować przyszłe pokolenia.